Rozpoczęły się wakacje, czyli dla większości z nas czas bez troski, odpoczynku oraz bliższych i dalszych podróży. Z kolei dla policjantów jest to okres jeszcze bardziej wytężonej pracy w trosce o bezpieczeństwo wypoczywających osób. Podczas wakacji możemy natrafić na wiele niebezpieczeństw, o których przypominają pomorscy policjanci. Aby nasze wakacje były bezpieczne, należy skorzystać z kilku naszych porad. Jeżeli wybieramy się nad wodę, zawsze korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, zawsze stosujmy się do poleceń ratownika, nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Jeżeli chcemy korzystać ze sprzętu wodnego, takiego jak rower wodny czy kajak, zawsze zakładajmy kapok. Jeżeli wybieramy się w podróż samochodem, przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny naszego pojazdu. Upewnijmy się, że mamy obowiązkowe wyposażenie, czyli gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Zaplanujmy naszą trasę, wyznaczmy bezpieczne miejsca na postój, na odpoczynek. Nigdy nie wsiadajmy za kółko po spożyciu alkoholu. Zawsze miejmy pewność, że jesteśmy wypoczęci i gotowi do jazdy. Nie zapominajmy o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Jeżeli podróżują z nami dzieci, zadbajmy o fotelik dla nich, dostosowany do ich wagi, wzrostu i wieku. Stosujmy się do zasad ruchu drogowego. Na wszystkich drogach w Polsce zauważymy zwiększoną liczbę patroli. Tak więc zawsze stosujmy się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Noga z gazu to jest najważniejsze, ponieważ prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków, dlatego też pamiętajmy, aby nasza prędkość była zawsze dostosowana do warunków na drodze oraz zgodna z przepisami. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, zadbajmy o to, aby nas nie okradziono, żeby nasz dom i nasze mieszkanie było bezpieczne. Pamiętajmy o odpowiednim zamknięciu drzwi i okien, nie zapominajmy o tych na strychu, czy też tych od piwnicy. Warto też porozmawiać z naszymi sąsiadami, aby podczas naszej nieobecności zwrócili uwagę na naszą posesję i odpowiednio zareagowali, jeżeli będzie się ktoś kręcił nieproszony. Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką czy też pod doniczką, ponieważ są to kryjówki dobrze znane złodziejom, także lepiej tego nie praktykować. Jeżeli jest to możliwe, zamknijmy dopływ wody i prądu. Jeżeli będziemy spędzać czas w miejscach zatłoczonych, pamiętajmy, aby nie dać okazji kieszonkowcom, dlatego wartościowych przedmiotów takich jak portfel, klucze, telefon nie trzymajmy w tylnych kieszeniach od spodni, ani zewnętrznych kieszeniach od kurtki czy też bluzy. Plecak, torbę zawsze trzymajmy przed sobą, zamkiem skierowanym w swoją stronę, aby mieć nad tym kontrolę. Podczas upałów nie zapominajmy o butelce z wodą, jest to niezwykle ważne, nakryciu głowy oraz kremie z odpowiednim filtrem. Jeżeli widzimy niebezpieczną sytuację, pozostawione dziecko bądź zwierzę w samochodzie nagrzanym, zareagujmy, poinformujmy odpowiednie służby. Być może będziemy musieli wybić szybę, ale najpierw upewnijmy się, czy samochód nie jest otwarty i czy w zasięgu naszego wzroku nie ma właściciela. Jeżeli już będziemy zbijać szybę, zawsze wybierajmy tą najdalej od malucha czy też od zwierzęcia. My jesteśmy dla Was i będziemy dbać o Wasze bezpieczeństwo, ale pamiętajcie, że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych.